Witam Państwa, dzień dobry, Łukasz Wieńczura w kawiarni naprzeciwko, w restauracji Kazaczok. Nasz gość, pan Mirosław Banach, wicestarosta Tarnowski, Platforma Obywatelska. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie starosto, uprzedzam, że nasza rozmowa jest nagrywana. Nie obawiam się tego nigdy. Bardzo dobrze, jak pan skomentuje taśmę, aferę taśmową? Brak profesjonalizmu przede wszystkim wysokich rangą urzędników, czyli ministrów, którzy zdając sobie sprawę, jaką funkcję pełnią, no powinni zachowywać szczególną ostrożność w każdej sytuacji, nie tylko w sytuacji urzędowej, ale także prywatnej. Tu nie, trudno jest oddzielić zupełnie prywatność od publicznych wystąpień ministra spraw wewnętrznych. Ale kolacje były prywatne. Czy obiady były prywatne, te ośmiorniczki, słynne policzki wołowe, łusowe i przyjaciół? Wszystko ja uznaję, że każdy ma prawo do prywatności, niemniej jednak zaczynając pełnić funkcję publiczną, trzeba sobie zdawać sprawę, że jest się osobą publiczną, mimo tego, że chce się prywatnie. I że można być nagranym w każdej sytuacji? No nie, no to już po prostu jest zwykły wstyd, no to ja tu nie będę tego komentował, po prostu minister spraw wewnętrznych, który ma służby i jest nagrany, to jest po prostu wstyd dla naszego państwa, wstyd dla służb, a przede wszystkim znaczy się, że służby nie są lojalne. Dobrze jest, jeżeli tego typu instytucje, jak służby specjalne, policja, straż graniczna, urząd celny, to są państwowcy ABW, czyli dla nich najważniejsze jest państwo polskie, bez względu na to, kto dzisiaj jest u władzy centralnej, czyli kto jest premierem, kto jest prezydentem, te służby wykonują służbę państwu, a nie osobom. I to tu jest. Tygodnik w sieci wczoraj podał, że nagrania mógł dokonać sfrustrowany były major Biura Ochrony Rządu. No generalnie każdy mógł tego dokonać, skoro minister nie uważa i ma słabe służby i nad nimi nie panuje, bo to jest brak panowania nad swoimi służbami. No wszędzie, w każdym urzędzie może być. Daleko nie trzeba szukać. A w starostwie mieliście podsłuchy kiedyś? Tego w ogóle kiedyś nie zwracam na to uwagę. Pamięta pan historię z Urzędu Miasta? Pan Słomka Narożański i pan Golemo, który był naówczas skarbnikiem, znaleźli mikrofony. W gminie Tarnów były też mikrofony. Po prostu nawet jakby znaleźli, to nie zwracam na to uwagę. Generalnie trzeba mieć świadomość tego, że można być nagranym. W urzędzie szczególnie, bo każdy może zostawić jakieś urządzenie w tym urzędzie i coś może się dziać. Nie znam rozmów, które jakby by były bardzo szkodliwe dla starostwa. Raczej dobrze, wydaje mi się, mamy, że... Z tego, co pan starosta mówi, mamy fatalne służby, no to jest fakt, jest faktem. Jak pan w takim razie ocenia jakość tych rozmów pod kątem merytorycznym? No bo tam językowym wiadomo jak jest, nie każdy musi być poetą. Natomiast jeżeli minister Sienkiewicz mówi, że państwo istnieje tylko na papierze i to mówi szef jednego z najważniejszych resortów, jeżeli minister spraw zagranicznych mówi, że sojusz z Amerykanami to jest fikcja i robimy sobie tylko wrogów u Francuzów i Niemców i u Rosjan, tak? No to w takim razie, no właśnie, jaka jest kondycja państwa, jaka jest pańskim zdaniem na podstawie tych taśm atmosfera wewnątrz Rady Ministrów? Znaczy się, ja powiem tak, że nie ma nigdy jedności poglądów i jednomyślności i to nie łudźmy się, że taka jest. Zdaję sobie sprawę, że minister Sikorski może mieć taką ocenę z sytuacji tej, która była na Ukrainie, bo ja też mam inną ocenę. Uważam... Uważa pan, że pchamy paluchy między drzwi? Tak myślę, że zbyt mocno angażujemy się, ale to jest moje zdanie. Tak uważam, mam Mówi do tego pan to prawo. Mówi pan Mirosław Banach, a nie jako członek Platformy Banach, a nie członek Platformy, czy ktoś, kto jest starostą. To nie jest rola starostwa, jakby sprawy zagraniczne państwa i my... No ale pan się interesuje polityką. Ale my to po prostu realizujemy na co dzień, czyli mamy partnerów na Ukrainie, mamy w Rosji, mamy we Francji, mamy we Włoszech, mamy w Stanach Zjednoczonych. Mogę mieć ocenę tego, co powinniśmy robić własną. Wydaje mi się, że ja osobiście bym się w to tak nie angażował, z tego względu, że nie jesteśmy
mocarstwem światowym, które może narzucać zdanie innym. Ale jesteśmy 40-milionowym narodem, nie jesteśmy za przeproszeniem Liechtensteinem, nie obrażając, broń Boże, Liechtensteinu. Oczywiście nawiązuje pan redaktor tutaj do tej murzyńskości może, nie? Że to jest mentalność. Nie to, mam, to, nie. To minister Sikorski powiedział, w ogóle minister Sikorski ma dość ciekawą retorykę, bo kiedyś chciał dorzynać watachę, potem... Tak. To jest ciekawa retoryka, ale ona pokazuje klucz sprawy. No ale pamięta pan, jak minister Sikorski też klapnął kawał o Obamie w samolocie. Oczywiście. Osobiście uważam, że powiedzenie tego przez ministra nawet w pewnym... Przez Polaka. Przez Polaka, przez ministra, ale mówię o tej sprawie... O murzyńskości. Też może jest w pewnym sensie trochę korzystne, żebyśmy uwierzyli trochę w siebie, bo... My wychodząc jakby z tych czasów... Nie czuł się pan obrażony, gdybym teraz na antenie panu powiedział, ma pan bendal dość Murzyna? Po pierwsze, Murzyn by powiedział, że jestem rasistą, a po drugie pan by się na mnie obraził. Znaczy nie, my nie, za daleko idziemy, panie redaktorze. No. Murzyńskość, a Murzyn to jest co innego. Murzyńskość... Mentalność Murzyna. No to dobra, Murzyńskość. Mentalność, Murzyńskość. To jest troszkę inaczej, przynajmniej inaczej to rozumieją. Ja nie wiem, co on pod tym rozumiał. Ja też. Natomiast wydaje mi się, że może być też polskość. W Europie i w świecie tak jesteśmy postrzegani i to nie jest ani nowość, ani nic. Po prostu uważają nas, że jesteśmy silnymi patriotami. Jak trzeba zryw, to my przewróciliśmy Europę do góry nogami. Świat. Ale teraz wszyscy widzą, komunizm, widzą, że Polska przez 25 lat zrobiła skok cywilizacyjny i wszyscy nam zazdroszczą, bo ja jeżdżę do Włoszek, do Francji, do Niemiec. Niemcy nam zazdroszczą, proszę sobie wyobrazić. No, nie wiem, czego nam zazdroszczą, jesteśmy dla nich tanią siłą roboczą, tak samo jak w Anglii. Oni nam zazdroszczą tego, że my zrobiliśmy to, co nikt sobie w Europie nie wyobrażał, że Polska może zrobić. I oni to dzisiaj jasno i wyraźnie mówią, że nikt w Europie nie zrobił takiego skoku jak Polska i z tego powinniśmy być dumni. I inaczej zajeżdżam dzisiaj na spotkania międzynarodowe, czy do Włoch, czy do Francji, czy do Niemiec, zupełnie się nas inaczej traktuje. Ale to jest taka, może to jest taka polityka poklepywania po ramionach i nie. Polacy jesteście bardzo fajni. Pan pamięta, jak przyjechał prezydent Obama do Polski, mówił o kiełbasie, mówił o wolności, szczerze nam gratulował, a nie zająknął się na przykład o wizach. O tych wizach rozmawiamy już drugą kadencję z panem prezydentem. Dlatego Obama. Ta wypowiedź, myślę, ministra Sikorskiego. A propos Ameryki. W pewnym sensie uzasadniona. My musimy sobie zdawać sprawę, że w Stanach Zjednoczonych trudno im jest wskazać, i to wysokim rangi urzędnikom państwowym, gdzie leży Polska. Więc Polskę w Europie każdy pokaże z łatwością. Większość tutaj już była. To jest proste. Polska w Europie jest, dużym, ważnym krajem i krajem, który pokazuje, że jest w tej Europie. Naprawdę dzisiaj nie ma takiego czegoś, że ktoś przyjeżdża do Polski i się wstydzi tego, że przyjechał tutaj do tej części Europy. Nie. My już nie mamy się czego wstydzić, że jesteśmy częścią tej Europy, a w Stanach Zjednoczonych nadal jesteśmy jakimś tam krajem egzotycznym, który... Trzecim światem? Może nie trzecim światem, tylko krajem, który jest w ogóle dla nich nieznany. No nie wiedzą, jest tam jakaś Polska, ale ja tam jeżdżę, dlatego wiem. Wiedzą, że jest Polska, ale nic więcej o niej nie są w stanie powiedzieć. Dobrze, kończąc wątek afery taśmowej, jaki będzie jej finał? Dymisja rządu, przedterminowe wybory, dociągnie się Platforma Obywatelska do wyborów w terminie konstytucyjnym w przyszłym roku? Nie, no ja myślę, że dymisji rządu na pewno nie będzie. No, a czy nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało? Może nie nic się nie stało, no, premier musi wyciągnąć konsekwencje. Powiedział, że nie będzie konsekwencji personalnych, jest takie PR-owskie odwrócenie uwagi, że teraz szukajmy i trąbmy tego, kto nagrał, bo szkodzi państwu polskiemu. Natomiast same rozmowy no, były i trudno, nic na to nie poradzi. Znając premiera, wyciągnie konsekwencje. Nie wiem kiedy, ale wyciągnie. Wobec kogo? Wobec ministrów czy wobec Wobec ministrów służb? Odpowiedzialnych za to, co zostało. Czyli poleci zrobione. Głowa pana ministra Sienkiewicza? No ja myślę, że raczej się nie utrzyma. Poleci głowa pana ministra Sikorskiego? Chyba nie. Poleci głowa szefa ABW? Być może. Poleci głowa szefa CBA? CBS-u? Kontrwywiad, szefa kontrwywiadu? Nie wiem, czy szefowie służb polecą. Na pewno którejś z służby, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie, moim zdaniem powinien, bo po prostu to by było takie niepoważne. Zachowanie było nieprofesjonalne. To by było niepoważne i nieprofesjonalne. Dobrze, panie starosto, szykuje się zmiana okręgów wyborczych. Jaki jest powód? Polityczny, czy taki, żeby bardziej zachęcić mieszkańców na przykład do udziału w listopadowych wyborach samorządowych? Nie, to o to zadbał Sejm. Mamy zmianę ordynacji wyborczej.
Myślę, że dobrą, dlatego że gmina jest okręgiem wyborczym i to jest najważniejsze. Zmniejszono ilość reprezentatywną dla gminy z 5 radnych do 3. I to było 5, jest 3, czyli więcej gmin może być samodzielnymi okręgami. W powiecie tarnowskim są to 3 gminy, Żabno, gmina Tarnów i gmina Tuchów. I one są odrębnymi okręgami i dlatego wszystkie jakby pozostałe okręgi gminy musieliśmy skonfigurować albo tak ułożyć, żeby ten podział mandatów był w miarę jakby logiczny. I to jest jedyna konsekwencja. To jest konsekwencja. Niektórzy mówią, że to jest taki podział polityczny, żeby niektórzy działacze z niektórych partii mieli łatwiejsze wejście do Rady Powiatu. Trzeba pracować, a nie patrzeć na ordynację wyborczą. A pan starosta podobno się żegna ze starostwem i zamierza pan startować do miasta, tak mówią wiewiórki w Parku Strzeleckim. No, powiem tak, że w starostwie jestem od początku, od 99 roku. Myślę, że wiele zostało tam zrobione bez większych afer i nikt no, o tym nie słyszał. Ale to ładnie pan powiedział, bez większych afer, ale o tym nikt, albo nikt o tym nie słyszał. Prowadzę inwestycje powiatowe od wielu lat i nie mamy problemu z wyłanianiem wykonawców ani z zakończeniem budów. Pije pan dość do miasta budów. Teraz, tak? Nie do miasta. Mówię o tych wszystkich, którzy jakby mają z tym problem, że nie mam z tym problemu. Uważam, że może dobrze jest zmienić... Ale to matka partia kazali, czy to pańska autonomiczna decyzja? Absolutnie nie. Jestem mieszkańcem Tarnowa od pewnego okresu czasu, co nie jest tajemnicą. Poza tym miasto Tarnów jest centrum tego subregionu. Jeżeli miasto Tarnów będzie w takiej sytuacji, w jakiej się dzisiaj znalazło dłużej, to naprawdę... Oddajemy te pieniądze, czy nie? To naprawdę, to nie ma znaczenia pan, takiego, pan, bo to, no to paręnaście milionów piechotą nie chodzi. Przy budżecie, który kilkaset milionów jest miasta, na pewno to jest strata. Tylko że ja mówię o tym, że należy to miasto ustawić na dobrej drodze, czyli zacząć porządkować te rzeczy, bo są naprawdę straty ogromne. Wizerunkowe. Dobrze, no ale rządzi Platforma w mieście. Też częściowo, bije ale... Bije się pan we własne piersi, czy w piersi kolegów? Znaczy nie... Swoje partyjne piersi, tak ładnie powiedzmy. Nie jestem odpowiedzialny za miasto, bo odpowiadam za powiat w tym momencie. Gdy znajdę się w mieście, na pewno będę musiał bić się w piersi. Chce pan być szeregowym radnym, czy celuje pan wiceprezydenta? Bo mówią, że pan celuje zastępcę prezydenta. Nie, to dzisiaj nie ma takiej jakby potrzeby. Wydaje mi się, że... Z każdego miejsca, czy to radnego, czy jeżeli uznają, że jestem potrzebny w zarządzie, czyli jakby jako zastępca, że mogę coś dobrego zrobić w tym mieście, to oczywiście nie odmówię. Dobrze, bo... a z którego okręgu pan będzie startował? Jeszcze nie wiem, podobno to zdecydują. Na początku lipca, czy w pierwszej połowie lipca już macie mieć zapięte listy? Tak, ale to zdecydują. A skąd taki pośpiech? Myślę, że to dobrze jest pokazać ludziom, że mają pracować i skąd mają startować i jak się z mieszkańcami. To na sam koniec wystawianie kandydatów to też nie jest dobre. Mieszkańcy powinni wcześniej poznać swoich kandydatów. Nauczyć się na pamięć listy. Poznać kandydatów i mieć czas, żeby zapoznać się, co oni chcą zrobić, a nie w ostatnim momencie dostać na listach i patrzeć, że kto to jest, w ogóle nie znam. A w lipcu, panie starosto, też będzie namaszczony pan Roman Ciepiela jako kandydat Platformy na prezydenta, czy macie kogoś w zanadrzu ewentualnie? Nie, ja mogę mówić za siebie. Uważam, że pan marszałek Ciepiela jest najlepszym kandydatem na prezydenta miasta Tarnowa. Ma ogromną wiedzę, doświadczenie, zna miasto, zna województwo, wie jak, myślę, że ma też ma papiery na bycie pomysł, tak? Ma pomysł na to, co zrobić, żeby miasto do góry po tej całej sytuacji, która jest, bo miasto naprawdę dzisiaj, no wielu mówi, że miasto Tarnów się zwija, jest to sytuacja, której nie da się zaprzeczać, no po prostu nikt z inwestorów nie chce do Tarnowa zaglądać, bo tu częściej zagląda ABW i służby niż inwestorzy. Inwestor nie chce mieć na głowie jest ABW. Jest zła atmosfera, to trzeba zmienić i to trzeba zmienić i trzeba pokazać nowe twarze, nowych ludzi. Myślę, że marszałek jest osobą godną zaufania. Ja absolutnie popieram tą kandydaturę, uważam, że jest najlepszym kandydatem. A pan na jego zastępcę? No nie, no jeszcze no spokojnie. Pożyjemy, marszałek zobaczymy. Będzie dobierał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mirosław Banach, wicestarosta Tarnowski. Być może w przyszłości radny gminy miasta Tarnowa był gościem kawiarni naprzeciwko w restauracji Kazaczek. Łukasz Wimczura, do zobaczenia. Dziękuję.
programie naszych prezenterów ubrał salon Mody Wiedor, mieszczący się w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej 3.